Będzie medytacja. Otwieramy teraz 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Otwieraj nas, Panie, Duchu Święty, na Ciebie, na Twoje natchnienia, na Twoje słowo, Duchu mądrości, męstwa, radia, rozumu, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Ukochana Matko, pobłogosław nam. Święty Janie Chrzciciel, módl się za nami. Ten 13 rozdział to hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą. Choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie ten, to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby zwierciadle. Niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Największa z nich jest miłość.
Hymn o miłości to jest centralny tekst tego listu. I najpiękniejszy chyba, albo jeden z najpiękniejszych w całym Piśmie Świętym, bo oczywiście same słowa Pana Jezusa są dla nas najpiękniejszymi, najważniejszymi, po słowach Pana Jezusa słowa Maryi. Ale przecież ten tekst mówi po prostu o Chrystusie. O Jego miłości, o miłości Bożej. Jaka jest miłość Boga do ludzi? Jaka jest miłość Boga do Kościoła, który jest Jego ciałem mistycznym? I święty Paweł nawiązuje też do Pieśni nad Pieśniami, w tym hymnie o miłości. Cała ta księga Pieśni nad Pieśniami to jest księga, którą jeszcze się nazywa i na tłumaczenie Miłość nad Miłościami, czyli miłość w Bogu, do Boga i do innych, do bliskich, do siebie, też w Bogu. Miłować Boga w sobie. I święty Paweł na pewno korzystał z tej księgi Pieśni nad Pieśniami, Miłości nad Miłościami, aby stworzyć takie dzieło, takie arcydzieło, taką perełkę nauki o chrześcijaństwie. Więc można nawet wielkie rzeczy, podkreśla tutaj święty Paweł, czynić, mówić różnymi językami, nawet korzystać z daną wesolali, czyli właśnie modlitwy w językach, czynić cuda, przenosić góry. Ale wtedy, jeszcze wtedy jak miedź brzęcząca, cymbał brzmiący, który raczej wydaje taki przykry dźwięk dla ucha, nie jest przyjemnym dźwiękiem, przyjemną melodią. Taki człowiek wygląda komicznie w swojej pysze, nadęciu religijnym, że on właśnie tyle może, tyle ma, ale jest właśnie pozbawiony miłości, pokory. A miłość i pokora nadają naszym czynom wartości i takiego duchowego smaku, słodyczy, woni. I właśnie miłość powinna być wszędzie, cokolwiek czynimy. Miłość Jezusa. Miłość pokorna, czysta, w prawdzie. Miłość, która właśnie weseli się z prawdy. Która nie cieszy się, że ktoś doświadcza niesprawiedliwości. Nie cieszy się z tego, że nawet wróg doświadcza jakiegoś cierpienia, bo nawet kiedy ktoś widzi swojego wroga w cierpieniu, nieprzyjaciela, wroga Kościoła czy swojego, to będzie się za niego modlił, to mu wybaczy, to nie będzie się cieszył z tego, że on doświadcza jakiejś krzywdy, bo to jest wtedy znak jakiejś chorej postawy. A chrześcijanin miłuje wszystkich, nawet tych, którzy go tępią, nienawidzą. I tutaj to święty Paweł podkreśla nawet, żeby się jakieś wspaniałe rzeczy uczyniło, nawet takie wielkie jak jakieś rozdanie swojego majątku wielkiego dla ubogich. Ale nie ma w tym miłości. To nic z tego nie będzie. A jeżeli się swoje ciało wyda na spalenie, to znaczy, jeżeli człowiek się zgodzi na męczeńską śmierć, na przykład poprzez spalenie, to znaczy przyjmie tą śmierć, bo będą ludzie, którzy będą chcieli go właśnie w taki sposób zamęczyć przez spalenie jego ciała. To nawet jeżeli ktoś to zrobi, to znaczy przyjmie to cierpienie, tą męczeńską śmierć przez spalenie, ale nie będzie w nim miłości, no to też to będzie tak naprawdę tylko rodzaj jakiegoś masochizmu wobec siebie, sadyzmu, ale to nie będzie miłość, to nie będzie znakiem dla innych, bo tylko miłość jest kiedy jest oddanie swojego życia za innych, to wtedy miłość właśnie taką ofiarę uświęca, uszlachetnia i też miłość wynagrodzi taką ofiarę, takie poświęcenie. I cechy miłości to jest właśnie łaskawość, znoszenie różnych niesprawiedliwości, krzywdy, zła. Nie szukanie swego, pokora, nie wywyższanie się. Nie ma w tym człowieku próżności, kiedy jest miłość. Nie pamięta złego, nie unoszenie się gniewem. Nie ma chęci właśnie zemsty, agresji. Jest ta miłość czysta, uświęcająca. Kto miłuje, żyje życiem czystym. On nie żyje według porządliwości swoich czy tego świata.
nie jest człowiekiem zmysłowym, on jest człowiekiem duchowym. Żyje w ciele, ale nie według ciała, według Ducha, Ducha Świętego, Ducha Miłości, Miłości Trójcy Świętej. A taką miłość właśnie miał i ma Chrystus Jezus. On jest wcieloną miłością i miłosierdziem i taką miłością też jest Maryja. I ta miłość wszystko przytrzyma, nigdy nie ustanie, wszystko zniesie. Wierzy we wszystkim, czyli w Boga i to, co Bóg mówi, przekazuje. Pokłada całkowitą nadzieję w Bogu. I miłość zostanie, bo nawet największe, najpiękniejsze charyzmaty, dzieła, które się czyni, jeżeli właśnie będą pozbawione miłości, no to wiemy już, niewiele się to przyda komukolwiek. I wiemy, że to wszystko też zniknie. Charyzmaty już nie będą potrzebne przecież w niebie. Tam już nikt nie będzie prorokował, bo wszystkie proroctwa się już spełnią w niebie, skończą. Tak samo język, modlitwa w językach, bo skoro w niebie będzie wychwalanie Boga już nie w tajemnicy modlitwy językami, ale wprost, w nieustannym alleluja, w nieustannym uwielbieniu. Tam już nie będzie potrzeba żadnych cudów przecież. Tam nie będzie potrzebne żadne poznanie, bo będziemy znali Boga. Tak Bóg nas zna w całości, w pełni. Zna naszą przeszłość, teraźniejszą przyszłość. My też Boga poznamy, na ile to jest możliwe. Nieustannie będziemy zresztą rozważać Jego miłość i miłosierdzie w niebie. Święty Paweł też mówi o tym, że właśnie to poznanie tutaj duchowe jest częściowe tylko, a w niebie będzie całkowite, doskonałe. I że Święty Paweł porównuje to życie do ziemi, to na ziemi, to życie chrześcijanina, to życie jakby takiego małego dziecka, które czuje, myśli, mówi po dziecięcemu, on jeszcze wiele rzeczy nie wie, nie rozumie, nie zna. A kiedy się będzie w niebie, to będzie się takim dorosłym w Duchu Świętym, takim dojrzałym. Kiedy się będzie widziało już wszystko twarzą, twarz, nie w zwierciadle, bo nawet najbardziej doskonałe zwierciadła gdzieś nie przekażą w pełni rzeczywistości, tak jak my odbieramy to zmysłem wzroku, bo odbieramy rzeczywistość całym sobą, różnymi zmysłami, tylko zmysłem wzroku, ale i sercem też czujemy w Duchu Świętym sprawy duchowe. Więc Święty Paweł zachęca do tego, żeby wzrastać duchowo, do tego, żeby stać się dorosłym w Duchu Świętym, właśnie dojrzałym. I że to w pełni dopiero będzie w przyszłości. Żeby też tak się tym nie zamartwiać, nie dręczyć, że tutaj to nasze postępowanie jeszcze jest właśnie takie bardzo dziecinne, dziecięce, ale nie infantylne. Nie może być jakieś właśnie infantylne, zacofane, jakieś niedojrzałe, jakieś lekkomyślne. I żeby rozwijać cnoty chrześcijańskie, najważniejsze, wiarę, nadzieję, miłość. Wiara przez nadzieję prowadzi do miłości. Dobrze, jeżeli wierzę, ale nie będę ufał, to jak osiągnę życie wieczne? Jeżeli wierzę, ale nie będę kochał, to przecież złe duchy też wierzą, że Bóg jest i że jest potężny, ale nie kochają Boga, boją się Boga. Więc mam wierzyć, ufać i miłować. Miłość uwalnia od lęku. Uszlachetnia nadzieję. Dzięki miłości rozkwita wiara. Jest pełna dobrych uczynków. Więc miłość jest najważniejsza. Wiara, tu nam jest potrzebna i nadzieja, i miłość, ale w niebie już nie będzie ani wiary, ale bo przecież zobaczymy Boga, w którego wierzyliśmy. Nie będzie już nadziei, no bo już spełnią się nasze, właśnie nasza nadzieja, nasze zaufanie Bogu. Będzie miłość, bo Bóg jest miłością, więc to będzie, to się nigdy nie zmieni, nie skończy. Bóg jest miłością i miłosierdziem. Więc do tego zmierzamy, to jest cel, dlatego trzeba, żebyśmy kochani też, tym bardziej jeszcze docenili to, że Bóg w Trójcy Jedyny powołał nas do rozważania, do miłowania, do ogłaszania, do życia według miłości i miłosierdzia Jezusa.
Już tu na ziemi mamy to czynić, a w niebie to będziemy kontynuować, co jest zadaniem i celem nieba, niebian. Rozważanie miłości, miłosierdzia. Co tak powiedział Pan Jezus Święty Faustynie w Dzienniczku, że to jest zadanie, to jest cel wszystkich w niebie, i aniołów, i ludzi zbawionych. Rozważanie miłości, miłosierdzia Boga. Więc my już to czynimy teraz. Nie tylko my oczywiście, bo ogólnie cały Kościół, ale szczególnie nasza wspólnota i tego typu wspólnoty mają takie wyjątkowe, piękne zadanie. Najważniejsze w Kościele, które prowadzi do zbawienia. Rozsławiać, mówić o miłości, miłosierdzie Jezusa, jak tutaj jest napis też na obrusie nad sercami Jezusa i Marii. Mów światu o mojej miłości, miłosierdzie, co jest też mottem z Dzienniczka dla wspólnoty naszej. To jest wspaniałe, to jest wielkie powołanie, to jest wielka misja. I starajmy się temu być wiernymi. I pytajmy, Panie, co mamy tak konkretnie, szczegółowo czynić, aby jeszcze bardziej być świadkiem Twojej miłości, miłosierdzia. Prosimy Cię o to. Daj nam poznać i siłę do wykonania tego, bo w tych rekolekcjach też szczególnie pytamy się o to i każdy z nas, co ma czynić. I proszę pokornie też daj mi poznać, co mam czynić względem Twoich dzieci, tego miejsca, Twojego dzieła, co mam czynić właśnie jako kapłan, czego oczekujesz także ode mnie samego. Panie, proszę przez Maryję, objawiaj nam swoją wolę, objawiaj mi swoją wolę przez miłość. Najważniejsza jest miłość. Alalalalechenu, barachenu, henu, Adonai, Adonai, chamechatun, chemalchalai, chamatchon lechani. Może teraz właśnie znowu powstańmy, aby wychwalać miłość i miłosierdzie Jezusa. Może tą pieśń Ty światłem dnia. Ty światłem dnia. Da, 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 da. Panie, Ty światłem dnia, czyli naszego życia. Nasze życie to jak dzień od poczęcia aż do śmierci. Bądź światłem każdego z nas. Dnia, czyli życia każdego z nas. Chcemy światłości. Chcemy być synami, córkami światłości. Jak święty Jan Chrzciciel, jak święty Paweł, jak święta Małgorzata Maria Alacoque, jak święty Józef. Jak nasi aniołowie, stróżowie, aniołowie światłości. Panie, chwała Tobie. Światłość dnia, rzedłeś moje ciemności. Dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg wielki, dobry i wspaniały. Cały ten
miłosierny, jaśniejący światłem. By wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać. To mój Bóg, dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenne dla mnie jest. Światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć twą twarz i spojrzenie miłości, którym roztapiasz mój strach. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Ty światłość dnia wszedłeś w moje ciemności, dałeś mi wzrok, abym mógł widzieć twą twarz i spojrzenie miłości, którym roztapiasz mój strach. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenne dla mnie jest. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg. Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały, ponad wszystko cenny dla mnie jest. Dla mnie jest. Shalom Aleichem, Adonai, 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 Adonai. Z miłością, nie miłosierdziem. Ogniem miłości, miłosierdzia. Chwała Ci, Królu. Chwała Maryjo, Tobie.